I stało się. LGBT Red, to znaczy CD Projekt Red, zmieniło w społecznościówkach tłono tęczowe. To nie jest Pride Month bez kolorowych profili znanych marek. Zdarzenie nie było warte newsa, nawet pomimo rosnącej liczby komentarzy pod postem. Zasada w mediach jest taka, że gdy publicznie oznajmię, że nie lubię ryb, ludzie rzucą się na mnie z dwóch stron. Jedni będą mnie oskarżać o ichtiofobię, a drudzy o ichtiofilię, bo przecież nie ma innego wytłumaczenia, dlaczego ryb nie jem. Co więcej, jeśli za parę tygodni powstałby ruch w obronie życia wodnych istnień, a ja bym go nie poparł, dopadłabym mnie Trzecia fala pod pretekstem, że brak reakcji to też agresja. Jest 2020 i nie ma znaczenia, jakie stanowisko zajmiesz, bo i tak nie wygrasz. Chwilę po tym, jak Redzi zmienili swoją grafikę, na jednej z kryzysowych grup pojawiło się takie zdjęcie z pytaniem: Czy to już kryzys? Wygląda znajomo, prawda? Silny betesdowy front dał o sobie znać i wszystko wskazuje na to, że czekają nas gorące publikacje i wyż niezadowolonych fanów. Redzi zawsze dobrze odnajdowali się w socjalach, dlatego wątpię, by liczyli, że nikt nie zauważy tej kolorystycznej niekonsekwencji. Standardowo tęcza nie dociera na wschód, podobnie jak koncepcja wolności słowa dla aktywistów z zachodu. Choć nie tylko im trudno jest zaakceptować, że ktoś może mieć odmienne zdanie. CD Projekt nie pierwszy raz spotyka się z krytyką i sępami, które próbowały skorzystać z ich sławy. Początkowo oberwali za seksualizację osób trans, potem rzekomo za poniżenie osób czarnych w cyberpunku, mimo że pomysły płynęły od samego autora systemu. Natomiast innej grupie graczy nie spodobało się, gdy zapowiedziany został slider sylwetki zamiast sztywno określonej płci. Wydaje się, że Redzi krytykowani są regularnie, z drobnymi przerwami, gdy na scenie pojawia się Keanu Reeves, i z tego wszystkiego pod naporem negatywnych komentarzy. Komentarze CD projekt już nawet przestał korzystać z parasola w ulewne dni. Początkowo nie zamierzałem robić o tym filmu. Zarchiwizowałem jedynie screenshot, by wykorzystać go później w innym materiale. Mój stosunek do takich akcji od ostatniego filmu się nie zmienił. Święta, wyjątkowe dni i eventy wpływają na sprzedaż i reklamę w mediach. Firmy ulegają trendom, bo w większości przypadków wspieranie pokojowych akcji pozwala wyjść na plus. Dodatkowo od lat zderzamy się z takim magicznym terminem jak społeczna odpowiedzialność biznesu. Strategia wskazuje na konieczność angażowania się firmy m.in. w akcje społeczne. Oczywiście przedsiębiorstwa oczekują zwrotu poczynionych inwestycji. Dlatego firma nie jest Twoim przyjacielem. Znacie ze statystyki prognoz, ale nie da Ci indywidualnego wsparcia, chyba że ich zaangażowaniem zainteresują się również media. Niezaprzeczalnie robią coś dobrego, może nawet inspirują innych do zmiany, ale powody nie są często altruistyczne i o tym dobrze jest pamiętać. Choć każdy powinien mieć możliwość swobodnej wypowiedzi, czy okazania swojego poparcia dla konkretnej sprawy nic nie chroni i nie powinno chronić go przed krytyką. I tutaj dochodzimy do powodu, dla którego powstał ten film. Na Spider's Web praktycznie już nie zaglądam, ale od kiedy pamiętam zawsze przypominał bardziej broszurę reklamową Biedronki niż branżowy magazyn. Zatem jeśli stworzysz jakąś aplikację lub startup, zawsze możesz liczyć, że znajdzie się u nich miejsce na dodatkową reklamę. Ich artykuł, który pojawił się u mnie w feedzie nosi tytuł Dramat graczy zbojkotowali producenta Wiedźmina za wspieranie LGBT, teraz nie wiedzą jak zagrać cyberpunka 2077. Prawdopodobnie pojawi się więcej podobnie krytycznych tekstów, jednak wybrałem ten, bo w tej bardzo krótkiej publikacji autorka popełniła wiele błędów. Nie potwierdza postawionej tezy, ani nie zadała sobie trudu, aby rozwinąć wątki na Facebooku i dotrzeć do faktycznych powodów krytyki zmiany loga CD Projektu. Leniwe dziennikarstwo zmniejsza zaufanie do tego zawodu, a dodatkowo szkodzi branżę, z którą jest związana. Być może obnażanie takich zachowań i otwarta krytyka zmotywuje osoby tak jak Magda do rzetelnej, bardziej ambitnej pracy. Zobaczymy. Tytuł wskazuje na nieprzewidziane konsekwencje, które spotkały graczy decydujących się na bojkotowanie redów, więc dla lepszego zrozumienia, przyrównajmy go do takiej sytuacji. Dramat właścicieli Ferrari na pustynnym zlocie. Wyrzucili kluczyki do aut, teraz nie wiedzą, jak dostać się do swoich samochodów. Intencją wyrzucenia kluczyków, jak i bojkotu gry, jest niekorzystanie z produktu lub uniemożliwienie tego innym. Zatem autorka albo opisuje zjawisko niespotykanej głupoty, albo zostawia dwa sprzeczne ze sobą działania. Tego z kolei powinniśmy dowiedzieć się w dalszej części artykułu, bo może że pojawiły się takie przypadki, a może bojkot dotyczył Wiedźmina, a szybka reakcja studia odcięła graczy również od ich kolejnego tytułu. Z lidu dodatkowo wywnioskowałem, że fani nawoływali do bojkotu gry, tym bardziej sytuacja wydaje się poważna, i aż nie mogę doczekać się kolejnych paragrafów od Magdy. Niestety, tęczowa płachta na byka nie zaspokoiła mojego głodu informacji. Kogoś faktycznie zmiana poirytowała, dwie osoby chciały neutralności redów i tylko jedna z stawienia zapowiedziała, że rezygnuje z preordera. Dla kontrastu pojawił się wpis Tomasza, który pogratulował CD Projektowi odwagi działania w naszym ksenofobicznym kraju. Do Tomasza jeszcze wrócimy. Choć gracze faktycznie byli niezadowoleni z tęczy, żadna z cytowanych osób nie nawoływała do bojkotu. Nikt również nie został postawiony w trudnej sytuacji, w której obecność tęczy uniemożliwiłaby mu zakup preordera. Ciągłość logiczną artykułu zgubiłem trafiając na akapit i co oni teraz zrobią? Então... Przez moment miałem wrażenie, że albo część tekstu autorce zjadło, albo adblock wybrał ścieżkę renegata i zakrył istotne do spójności fragmenty. Pytanie raczej nie dotyczyło redów, bo w kolejnych wierszach dowiadujemy się, że już wcześniej chodzili na parady i do dzisiaj aktywnie wspierają mniejszości. Trudno jednak o pewność, bo od tego miejsca z każdym kolejnym wierszem tekst Magdy przybiera na tajemniczości. Dalej czytamy: Z oczywistych względów nastąpiła sytuacja patowa. Z jakich względów? Po to jest ten artykuł, aby autorka nam o tym powiedziała. Mam wrażenie, że Magda. Krywa istotne treści artykułu przed nami, albo co gorsza przed sobą. Rozumiem, że tak się ciekawiej czyta, bo według zasad poprawnego tworzenia opowieści pisarz nie powinien zdradzać od razu zbyt wielu szczegółów, jednak tworzenie artykułu w stylu powiem jak nieładnie poprosisz albo domyśl się nie jest zgodne ze sztuką dziennikarską. Gdyby to był standard, o newsach dowiadywalibyśmy się od dziennikarza w prywatnej rozmowie z Messenger'a. Oczywiste dla autorki względy prawdopodobnie stanowią klucz do rozwiązania zagadki patowości tej sytuacji, lecz najwyraźniej tego się już nie dowiemy, no chyba że ma. Swoje artykuły publikuje w odcinkach. Jednak dalej dostajemy takie wyjaśnienie. Oburzeni gracze, którzy właśnie wylali w komentarzach wiadro pomyj na firmę, nie wiedzą teraz jak jednocześnie pozostać wiernym własnym, przeważnie homofobicznym przekonaniom i zagrać w długo oczekiwanego cyberpunka 2077. Magda do tej pory przytoczyła tylko jeden komentarz, który w dodatku był przykładem implikacji. Graczowi nie spodobało się działanie firmy, dlatego anulował preorder. Natomiast nie pojawił się żaden cytat ani komentarz, w którym użytkownik Pasowałby do wykreowanej przez nią sytuacji. Mam podejrzenia, że z jakąś formą patu spotkał się ten artykuł. W lidzie czytaliśmy o nawoływaniach do bojkotu. Później autorka mówi, że nastąpił wysyp hejtu, wylane wiadro pomyj, by zaledwie dwie linijki dalej podsumować, że firma nie musi się martwić pojedynczymi deklaracjami o bojkocie. To w końcu było to nawoływanie czy nie? Magdzie udało się napisać artykuł posiadający znamiona opowieści, bo przynajmniej wiemy, że to historia z happy endem. Dodatkowo na potwierdzenie swoich słów wkleiła post użytkownika, który zamieścił tęczowe ogaznanych marek. Przyznam szczerze, że chciałbym chodzić do tej samej magicznej szkoły argumentacji co Magda, bo mam wrażenie, że karmili ich tam nie tylko fasolkami wszystkich smaków. Niestety zagadka homofobicznych fanów w patowej sytuacji nie doczekała się rozwiązania i pozostaje nam tylko słowo Magdy na potwierdzenie, że tacy istnieją. Na koniec autorka wybrała ulubiony komentarz swojej imienniczki, podsumowujący, że jest 2020 i na fanpage'u redów nie powinno być nawet takiej dyskusji. Tekst Magdy można by nazwać artykułem, gdyby tylko trochę mniej pragnęła przekazać czytelnikowi historię, a trochę Bardziej chciała najpierw jakąś znaleźć. Przekopywanie się przez wypowiedzi ludzi o odmiennych poglądach jest trudne, a czasem nawet i bolesne. Jednak gwarantuje dużo lepszą jakość, niż bazowanie wyłącznie na własnej wyobraźni i przekonaniach. Magda założyła, że każdy komu nie podoba się zmiana loga musi być homofobem. W końcu dla niej tęcza wzbogaciła awatar redów i podobnie jak autorka ostatniego cytatu, nie wyobraża sobie, że ktoś mógłby krytykować poparcie dla LGBT. Niestety przekonania potrafią mocno ograniczać horyzonty, nawet gdy nie określają nas jako progresywnych. Dlatego postanowiłem pomóc Magdzie w pracy. Na początek miejmy tytuł z głowy, bo gracze, którzy nie kupią gry, to panów do rejsu po cyberpunkowych wodach odnajdą na tortudze. ARRRRR! Jest również większe prawdopodobieństwo, że Magda spotka wielką stopę w bieszczadach niż gracza, który z przyczyn ideologicznych bojkotuje CPK i jednocześnie w niego zagra. Pomimo, że na fanpage'u pojawiło się ponad 2000 wpisów, bez trudu znalazłem osoby cytowane przez autorkę i w kategorii dokopywania się do sedna sprawy myślę, że nawet nie wbiła szpadla w temat. Wcale nie trzeba było kopać głęboko, bo kilka rozwinięć dalej można było wyciągnąć esencję całego sporu. Oczywiście, że znaleźli się użytkownicy z postawami homofobicznymi, były również osoby, które nie widzą różnicy między niechęcią czy negatywnym wpisem. Na Facebooku, a organizowaniem masowych mordów. A także pojawili się ludzie, którzy celowo zaogniali całą dyskusję. W takich miejscach zwykle dostajemy prowokacyjne treści, które mają jedynie podnieść nam ciśnienie i zachęcić do obrzucenia odchodami nową grupę przybyłych. Obecnie jest to powszechna, ale jednocześnie bardzo dziwna sztuka osiągania kompromisu. Sytuacja jest dość ciekawa, gdyż po każdej stronie barykady stają aktywiści, którzy stworzyli antagonistę swojej sprawy i wyolbrzymiają zagrożenia, jakie mogą spotkać społeczeństwo, gdy zejdziemy z tej jedynej słusznej ścieżki. Kiedyś na posłuch trzeba było zaczekać do zać słońca. Dziś mamy czasy dużo bardziej romantyczne, bo takie zaćmienie możemy znaleźć w każdym z nas. Wystarczy telefon i dostęp do internetu. Ok, ale nie o tym jest materiał, więc pominijmy na razie skrajności. Jeśli pójdziesz do sklepu i na wyjściu zatrzyma cię strażnik, robiąc wykład dlaczego kradzież jest zła i jeszcze na końcu rzuci do ciebie głośno przy wszystkich Pamiętaj, nie kradnij! Prawdopodobnie odpuścisz sobie kolejne zakupy w tym miejscu, mimo że zgadzasz się ze wszystkim co powiedział i zawsze uczciwie płacisz za swoje zakupy. Nie musimy od razu biegać po sklepie i samemu przeszukiwać innych ludzi, Udowodnić, jak bardzo się zgadzamy, że kradzież jest zła. Dzisiaj niestety to za mało. Jak nie przeszukujesz innych, a ochroniarzowi powiesz, żeby się odwalił, wszyscy zrobią z ciebie złodzieja, mimo że pragniesz jedynie świętego spokoju. Wygłaszanie topornych kazań wpisało się w formę komunikacyjną wielu firm. Gillet chce Twoich pieniędzy, ale jednocześnie zrobi ci wykład, że męskość jest toksyczna i musisz się uczyć, jak nie gwałcić, nie zabijać i nie robić wielu innych paskudnych rzeczy. Gilet posunęło się za daleko. i Jedyne czego mnie nauczyło, to nie otwierać portfela, gdy ich pazerne grabie próbują do niego sięgnąć. Dlatego gdy dziś widzimy jak firma zmienia swoje logo na tęczowe, spodziewamy się że już jutro usłyszymy jeśli nas aktywnie nie popierasz to jesteś przeciwko nam tym gorzej to wygląda, gdy firmy pouczają Ciebie, ale zupełnie ignorują bogate miejsca na świecie, w których prawa człowieka są daleko w tyle. Oczywiście trudno, aby pracownicy radośnie wybiegli tam na ulicę z tęczową flagą, bo ten kto ich rozjedzie, nie dostanie nawet mandatu. Jednak nawet po bezpiecznej zachodniej stronie nikt nie pisze listów otwartych ani nie naświetla tego problemu. Tutaj jeździ się po białych bigotach, a potem wystawia łapkę po ich pieniążki, bo najwyraźniej rośnie nam kultura Sadomaso. To pokazuje podwójne standardy i niekonsekwencje w działaniu. Przypomnijmy sobie Tomasza, który gratuluje odwagi poparcia. LGBT w naszym ksenofobicznym kraju. On też wykazał się odwagą, bo obcokrajowcy i środowiska LGBT, a także wszyscy, którzy ich popierają, muszą obawiać się u nas znieważenia? Jeśli jedyne, czego się boimy, to to, że nas ktoś obrazi, wtedy faktycznie możemy gratulować odwagi każdemu, kto zdecyduje się głośno odezwać. Jeśli ktoś będzie zainteresowany tymi badaniami, załączę link do Biuletynu Rzecznika Praw Obywatelskich w opisie tego filmu. Wbrew popularnej opinii, Polska jest całkiem wolnym krajem, a media tak samo propagandowe jak wszędzie. I póki nikt jeszcze nie zabrania publicznego wyrażania poglądów, zawsze jest okazja, żeby przekonać do siebie innych. Choć o Belgii jeszcze nikogo nie przekonałem, myślę, że w końcu dojdziemy do liczby prób, która pozwoli nam ostatecznie określić skuteczność tej metody. Wydaje się, że większość graczy, którzy krytykują zmianę Loga, jest zmęczona pouczaniem, niekonsekwencją firm, a także zaniżeniem jakości ich ulubionych form rozrywki, tylko po to, aby w toporny sposób wepchnąć tam mainstreamowe wartości. Blizzard wprowadzał takie zmiany na siłę, tego samego próbowano z Battlefieldem. Mordhau, Wiedźmin czy Kingdom Come Deliverance były pod ostrzałem aktywistów, natomiast z filmów całkowitą porażką kazało się feministyczne Ghostbusters, remake Terminatora, a także Gwiezdne Wojny, gdzie slogany dumnie krzyczały, że moc jest kobietą. Gdy się przyjrzymy dyskusji, na fanpageu Redów widać obawy wśród fanów, że studio chcąc zadowolić tych, którzy są najgłośniejsi, odejdzie od jakości i porzuci dobre relacje utrzymywane ze wszystkimi fanami i trudno im się dziwić. Cicho, daj mi skończyć. Jest zbyt wiele przykładów, w których autorzy zdecydowali się odwrócić od fanów, którym zawdzięczają swój sukces, dla poklasku mainstreamu. I to nie jest fair. Jednak muszę szczerze przyznać, że gdybym to ja zajmował się PR-em Redów, też zmieniłbym im te logo na tęczowe. Tylko pewnie wyrzuciliby mnie z pracy, bo na wschodzie próbowałbym wstawić przynajmniej małą tęczową gwiazdkę w logo, czy coś w celu. Wiesz, metoda małych kroków w takiej sytuacji jest najlepsza. Gdyby Magda zamiast uprzedzać się do krytykujących, weszła na wykop redita, czy zwyczajnie rozwinęła wątki facebookowej burzy, zamiast stada homofobów, znalazłaby tam fanów, którzy chcą po prostu kolejnej dobrej gry. To naprawdę nie jest istotne, w co wierzysz, z kim sypiasz, czy jakie masz poglądy. Zbyt wielu ma przekonanie, że w ich życiu czas płynie nieskończenie w przód, gdy w rzeczywistości już od urodzenia zegar odlicza minuty, które ci jeszcze zostały. Jedni mają ich sporo, inni znacznie mniej i nikt nie wie, kiedy jego licznik pokaże zera. Dlatego szkoda to, co nam jeszcze zostało, marnować na ciągłą walkę i słuchanie Warlordów, którzy bez konfliktu staliby się zwykłymi ludźmi. Chcesz, możesz tak samo kochać, jak i nienawidzić ludzi tylko za ich kolor skóry, preferencje seksualne czy poglądy. Jedyne, czego nie możesz robić, to wyrządzać im z tego powodu krzywdy lub namawiać do tego innych. Szufladkujemy ludzi automatycznie, ale od czasu do czasu warto je otworzyć ponownie i sprawdzić, czy nadal pasują do nich zamknięci tam ludzie. Tyle dzisiaj ode mnie. Idź korzystaj ze swoich minut. I pamiętaj, mówmy głośno, a chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Podsumowując, że jest 2020 i na fanpage'u Rage'ów... Redów. Dlatego wątpię, aby liczyli, że nikt nie zauważy tej klokt. Kolo... Kolorystycznej. Dla kontrastu pojawił się wpis Tomasza, który pro.